Choć są sąsiadami, poglądy polityczne mają zupełnie różne. Kto wie, czy jest w Polsce drugi taki duet jak Wisła i Istebna, w którym PiS i Koalicja Obywatelska zdobywają tak różne poparcie. Dlaczego tak się dzieje i kogo popiera Wisła, a kogo Istebna? O tym Paweł Jędrusik. To, że sąsiad z domu obok może mieć inne poglądy polityczne, nie dziwi. Kiedy jednak sąsiednie miejscowości głosują zupełnie inaczej, to już można mówić o wyborczej ciekawostce. Że jest tak. Jestem zadowolona. O, tyle powiem. W Wiśle o zadowoleniu mogą mówić zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowało tu ponad 43% mieszkańców. Wszystkie partie dotychczasowej opozycji zdobyły tu niemal 3/4 głosów. Zupełnie inaczej jest w leżącej rzut beretem Istebnej. To Beskidzki Bastion PiS. Partia rządząca zdobyła tam ponad 56% głosów. Koalicja Obywatelska nieco ponad 11%. Zawsze tak było właśnie. To są właśnie podzielone te dzielnice tutaj w tym okręgu, że tu jakoś my mieszkańcy Wisły jakoś więcej idziemy za tym Platformą, a ci zaś z kolei tam tego, nie? I tak no niestety. Dla burmistrza Wisły takie wyniki nie są niespodzianką. Podobnie było tu podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Po prostu nasi mieszkańcy zupełnie inaczej na to patrzą. Trochę są może bardziej liberalni, trochę bardziej tolerancyjni w poglądach różnego rodzaju. Jesteśmy trochę taką mieszanką religijną w naszej miejscowości, a więc każdy musi ze zrozumieniem, z dialogiem podchodzić do drugiego i u nas się to świetnie sprawdza. W Wiśle większość z wyników wyborów się cieszy. W Istebnej nastroje są dziś inne. Spodziewałem się, że tak będzie, ale jestem bardzo niezadowolony. Dlaczego? Nie wiem, po prostu mi się to nie podoba. Znowu będą na nowo musieli układać rząd. I to są z opozycji mi się wcale nie podobają ci ludzie. Dobra, że my wygrali. PiS wygrał, nie? No i ale rządzić będzie opozycja. No zobaczymy, co to będzie. W Istebnej, podobnie jak w Wiśle, sympatia dla prawicy utrzymuje się od dłuższego czasu. Od 20 kilku lat. Myślę, że głównym powodem jest to, że tutaj w Istebnej bardzo była popierana Solidarność. Było tutaj wielu działaczy Solidarności, którzy pracowali w dużych zakładach pracy. Tutaj tej pracy u nas na terenie gminy nie było. I choć politycznie różni, to jakoś się dogadują. Animozji, rozumiem, z mieszkańcami Istebnej nie ma. Żyjecie w zgodzie? W zgodzie. Tak, my no żyjemy ma, z ewangelikami w zgodzie, bo my jesteśmy katolicy, ale my żyjemy w zgodzie. My tyle lat tu już mieszkamy, że żyjemy w zgodzie. Trzeba w zgodzie żyć. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I tak do następnych wyborów.